powiedzieć do wszystkich. Wow, ale... Spider jest, wiecie... Czy ty puściłeś ptaka teraz? O nie, nie. Człowiek, który wynalazł Spidera, już było tak dobrze między nami, a teraz wypuścił. A to jest jakiś, ma jakiś symbol oprócz tego? A jesteś skąd? I ile masz lat? To był jakiś, czy ja właśnie użyłem jakiegoś gangowego symbolu wobec ciebie? Myślę, że Spider, gdyby moja tożsamość jako Spidera była już mocno ukształtowana, to bym... To bym cię urządlił. Byłbym takim Spiderem trochę skorpionem, wiesz, Spider płyta skorpion, wiesz, żeby zgarnąć więcej słuchaczy po prostu. Spider, Skorpion, LP. Nie, nie, musimy stworzyć jedną postać taką, która jest spójną. Spójną postać, jeżeli ma wjechać dziera pod okiem, to jeszcze musimy wybrać którego pająka. Czyli gdybyśmy teraz projektowali Spidera, żeby osiągnął taki mega sukces w rapie, to co on by musiał zrobić? W sensie raczej musiałby być twardy. Nie, ale teraz pytanie. Ej, serio, to jest żeby tylko hajs na nim. Jako właściciel wytwórni, jakbyś stworzył rapera, może mieć nawet inną ksywę niż Spider, ale lepiej, żeby miał Spider. Bo może na tej ksywie za daleko nie polecisz. Serio, jaki on by nie był? Nie lekceważ Spidera, absolutnie. Myślę, że gdybyśmy mieli stworzyć taką postać, która będzie zyskowna, jakkolwiek nie brzmi to obrzydliwie, i to miałby być taki eksperyment, to Spidera uczynilibyśmy tagiem hipsterem. Tagiem, zaznaczam, bo musi być TH na początku, żeby można by było się popisać, jak dobrze wymawiasz angielskie słowa, więc tag hipster. Mhm. Tag hipster. A co to jest tag hipster? No nie wiem, stworzylibyśmy taką postać, właśnie. Ale, nie, no serio, ale jaki, początek. Jakie miałby bity, o czym by były teksty, jakby nawijał, jakby się ubierał. Jakie by były fity. Żeby... Nie, no wiemy, jakby się ubierał, byłby hardkorowcem na pewno, byłby hardkorowcem, ale jednak starałby się trafić do innego audytorium. Ta dziara pod okiem nie byłaby wykonana jednak w więzieniu. To nie byłaby taka prawidłowa dziara pod okiem. Czyli to troszeczkę stworzone przy biurku. Tak, w sensie... No przez nas teraz, robimy tak, to. Ale tak, wizerunek. No, właśnie tworzymy ale, widzisz, ale możemy stworzyć kogoś, kto jest stworzony przy biurku, ale nie jest taki. A hipster z tagiem to... Aha, no, czyli... Niespójny wizerunek. Myślę, czyli Sex Pistols ogólnie, wiesz, żeby wszystko już było, no nie? Zorientowaliby się. Za szybko. Nie, co ty gadasz? Właśnie łykają wszystko jak palikany. To jest właśnie piękne. Możesz wkleić sobie rapera od zera i to by było naprawdę fajne, tylko... No, Mes nie chce powiedzieć, co by zrobił, bo wiadomo, że jakby zaraz ktoś zrobił. Ale ustaliliśmy, że miałby... Byłby wrażliwy, ale miałby dziary, ale nie takie więzienne, tylko takie o... takie fajne dziary. I o czym by nawijał? I na jakich bitach? Jak by się nazywała jego pierwsza płyta? To jest bezpieczne. I na jakich bitach by nawijał, serio? Poczekaj, płyta by się nazywała Skorpion, to już mamy. Spider, Skorpion. Więcej zamieszania jeszcze, wiesz, troszeczkę ten element takiej niepewności, że kupujesz owada, dostajesz płaza? Nie. Skorupiaka. Skorupiak? Bez kręgowca. On nie ma kręgów żadnych? Jest, po prostu porusza się siłą słońca? Nie, lepiej, że nie ma kręgosłup, bo to dobrze brzmi w tekstach. Jakie braki z biologii w ogóle, kurwa, jaki dramat. On ma kręgi, ale co kręgi na mieście, wiecie, jest o co chodzi. Pająk, ale mam kręgosłup. Więc on nie może być bezkręgowcem, on musi być... Co to są kręgi na mieście? Nie ma takiego sformułowania. Nie ma, że są... U nas są na Saskiej kręgi, nie ma ekip. Że wypadł... No, że wypadł mi krąg z miasta jeden i się sypło. Brniesz w to? Nie ma ekip. Nie, na Saskiej są komuny. Jesteś wyjściowo z Saskiej Kępy? Kocham Saską Kępę, tak. Tak. A, naprawdę? Born and raised. My warszawioki jesteśmy. Nie, tylko byłem, ja wiem, że warszawiaki z jakiegoś... Nie, na Saskiej ten. A gdzie się urodziłeś, na jakiej dzielnicy, mogę zapytać? Szybciutko, tak. Albo gdzie mieszkałeś za mało lata? Na Śródmieściu. I gdzie masz firmę teraz? Na Mokotowie. A. Niektórzy się urodzili na Saskiej, mają firmy na Saskiej. Lokalny patriotyzm, oszczędność. Ale macie klub na Śródmieściu, więc... Otwórz klub na Saskiej i go nie zamknij nie po dwóch tygodniach. Tak, kebab jak najbardziej. No cóż, to właśnie zdisowałeś własną dzielnicę. Ale słuchaj, Spider... Spider wjeżdża. Spider wjeżdża na miękko. To znaczy, albo zjeżdża z pajęczyny. Nie wiem, jak to się zrobi, serio. Czarek, czy możesz pomóc nam doprecyzować tę postać, ponieważ ona jest zawieszona, brakuje tego ciepła. Zawieszona pomiędzy hardkorem, wrażliwością, między tatuażami a bitami. Pierwszą kładką, jakby miała wyglądać. Ja trzymałbym się tego tytułu, ponieważ nikt nie wie, o co chodzi. Czyli więc pająk ze Skorpionem, może tylko... Nie, a może gdyby właśnie pająk ze Skorpionem, a na okładce jeszcze inne małe zwierzątko. Jest. Nie, to by było nie, nie, wąż jest całkiem nie, hardkorowy. Węże, wąż jest całkiem hardkorowy, serio. Bo ma kły. Ale zobacz, jak generujesz od razu dialog w sklepie. Przechodzisz obok obrzydliwej okładki, ale obrzydliwej, robimy ją najgorzej, najgorszą trzcionką. Spider.
Patrzysz ksywa, no nie, chujowa, najgorsza ksywa, już samo to przykuwa uwagę. Patrzysz bliżej, tytuł płyty, Skorpion. Co tam jest na okładce, wąż? I wiesz, już generujesz przemyślenie na temat produktu. Wchodzisz do sklepu muzycznego, idziesz do informacji. No to pytanie, czy to generuje, wiesz, chwyt po płytę, czy jednak... Wiesz. Marketing przez szok, czyli... Tak. Czy jest płyta Spider Scorpion? Coś pan jeszcze kojarzy? Wąż. No, już jest cały jakby dialog. A z kogo miałby te dyski skopiowane? Z Young Lina? Czy na Bogato? Jakiś ten... jak on się nazywa? Rich Gang? Coco. Czyli Coco, może jakiś taki prosty... Coco wersja TV. Czy hot, czy Bobby Szmurda? Od kogo by kopiował teledyski taki Spider nasz? Kto jest teraz hot, żeby go kopiować? To jest pytanie do ciebie. Ja myślę, że Spider powinien wyznaczać trendy. No jednak. Trendsetter, nigdy follower, wiesz. Czyli to jest follower. Tak. Z jednej strony jesteśmy hardkorowi, ale wyznaczamy trendy. Ale potem ich nie kontynuujemy, bo jebać te trendy, bo jesteśmy tak i pierdolić nas samych. To już nie wiem, to się nie złoży, serio. Ja w to nie zainwestuję grosza. Spidera? Ja go wydam sam, człowieku. Sprzedamy jedną salę w balu, dobra. Bez abstrahuję, naprawdę. Ale możemy zrobić koncert premierowy w, no, jak na 32-latkę. Podpisanie płyty w balu. Balu Nowogrodzka 31, wspaniały klub, zabawa, największe hity, masa satysfakcji. Już czwarte, promocja płyty Spidera. Masa satysfakcji z czego? Walka poligami, wejście free, wejście free. Ubrania, styl, abstrahuję. W innych ciuchach. Jesteś tak nieautentyczny, promując nasz brand. A to też jest wasz brand? Nie, na szczęście i... No, to tajne. Kłokła? Głupotaj mi, co to znaczy. Powiedzieli mi kumple, że będę fajny. No. Fajny, tak. Ale wystarczająco. Zadziałało. Tak się sprzedaje wizerunek, w sensie Spider na bank będzie tak dużym sukcesem jak... Muszę znaleźć typa. Ja myślę troszeczkę nieśmiało od nie paru dam, minut o Czarku. Nie dam, widziałem jak na niego łypiesz. Dawaj Czarka mnie tu do akopoligami. To już no. Czarek, chciałeś zmienić fryzurę. Dobra. Dodamy dziarę. Musisz mieć skorpiona na tyle sławne, głowy. No. Tak łatwo? No co no, chcę być sławny. Chcę być muzyki. Do młodych pajęczaków. Młodych do skręgowców. Młode błyskręgowce. Pierwsze wydawnictwo. Nie byłbyś pierwszym zezwierzęconym z ksywy raperem w Polsce. Jeżeli w ogóle to skumać pod tym kątem i wielu odniosło sukcesy. No. Także Spider, mogę tak do ciebie już mówić? Spider Czarek Jóźwik. Czarek Spider Jóźwik. Tak, hipster, a nie misio, no. Ale my go przerobimy, człowieku, jaki misio, świetnie. Ale już ma... Dajcie nam 24 godziny. Już ma wygolone boki, jeszcze tylko coś się z tyłu tam... Oczy, znaczek tutaj tatuujemy, totalnie. Czy możemy, słuchajcie, i teraz to może już pójść po cięciu, albo nawet w trakcie, nie mamy tajemnic przed naszymi widzami, kurwa. Czy możemy zrobić potem klatkę przerwy i... ustylizować Czarka na Spidera jako zamknięcie tego wywiadu. Swoją drogą... Łapkę w górę zostawcie, subskrybujcie kanał Abstrahuję, subskrybujcie kanał Algo Poligami, kupujcie ubrania nasze, supportujcie nas. Spidera. Przychodźcie do balu. Kupujcie polskie rap płyty, wszystko kupujcie. Wszystko kupujcie. Wszystko kupujcie, dajcie pieniądze. Jak zaczniemy coś sprzedawać, kupujcie to po prostu. Łapka w górę, to ma być najlepszy wywiad na popkiller, jaki był. Pozdrawiamy. To był ten typ mes, to był Abstrahuję, dziękujemy serdecznie. Mateusz Natali. Ja bym Mateusz Natali. Ja bym Spider, nara! Wiem, że to dźwignie, nieistotne co tam robisz, byle na pełnej pisie. Chętnie wolałbyś usłyszeć, że się spoko ułoży. Boże, jeśli chyba nie zjeba, jak się jak ja składam twoje ręce, nie proszę o dary, ale o wewnętrzną siłę sam chcę załatwić. Miłość jedzie nie obec, idziesz i masz. Inni ludzie mnie karitas, nie działa szatan. Coraz gorzej, zero pojęcia, potem gorzej. Za co ta męka, nie jesteś dzieciak żadnym kiobem. Te problemy to pikus, chyba że straciłeś nogę albo goli cię w pisku. Państwo raczej nie pomoże, to bym je liczył. Wciąż pamiętam bardzo dobrze, co to za siłki. Będę głośno krzyczał, nie ma.